Światowe marki, concierge, indywidualne projekty biżuterii. W Exclusive Time kupisz, sprzedasz lub wymienisz ekskluzywne zegarki, torebki i biżuterię. Exclusive Time. Tu luksus nabiera znaczenia. www.exclusivetime.pl. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel. O cerę Żurnalisty dba Sunef Med Plus. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Jan Bochowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako, że grasz w gry, to nie mogę zapytać, czy grałeś w nowe Diablo? Grałem. Chwilę. To już nie jest to... Bo to już chyba takie przegrane trochę. Znaczy, ja grałem, ale to jest takie potwornie wciągające. No właśnie mnie nie wciągnęło. Wiesz co, ja też mam teraz... jestem w takim etapie swojego życia, że jeżeli już znajdę czas, żeby zagrać, to muszę zagrać coś, co jak ja odpalę, to od razu zaskoczy, no nie? Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego, że odpalam grę i czekam, nie wiem, okej, pogram godzinę, dwie, 20 godzin i w końcu się może dla mnie gra rozkręci, nie? Mam tak ograniczony czas, że albo ta gra od razu mnie chwyta i gram, albo od razu jest out i szukam czegoś innego. Okay. Więc Diablo było tak, że po prostu pograłem jakiś czas, parę godzin i nie przemówiło do mnie. Nie jest powiedziane, że tego nie wrócę. A jaką postacią grałeś? Barbarzyńca zawsze. I barbarzyńca się do dupy gra. Ale w dwójeczce jakby z dodatkiem zabójczyni. Okej, okay, no widzisz, bo ja mogę ci powiedzieć, że ja grałem też i wybrałem barbarzyńcę i grało się barbarzyńcą fatalnie, zmieniłem postać i zupełnie inny fan z... Może wiesz, może coś w tym jest, ale jednak barbarzyńca to barbarzyńca. Jesteśmy też przed premierą nowej FIFA, ja wiem, że ty nie lubisz piłki nożnej, ale w FIFA grasz, czy... W ogóle. Grałem chyba dwa razy w życiu FIFA, w ogóle mnie to nie... Znaczy ogólnie te sportowe gier raczej... Wiesz, ja mam tyle sportu na co dzień w realnym świecie, że jak już uciekam w ten, powiedzmy, fikcyjny, no to on ma być fikcyjny, a nie, że wiesz, no dlatego, wracam z treningu i gram, wiesz, znowu w coś, żeby, wiesz, na zasadzie sportu. Dlatego grasz w Spidermana, grasz w coś jeszcze? W Starfielda aktualnie, mega mi się podoba i właśnie to jest taka gierka, którą włączyłem i wiem, że trochę przy niej spędzę. Dłużej niż normalnie zwykle ze względu na ograniczenie czasowe. Jest kilka tytułów, na które czekam. Na co czekasz? Wiesz co, no za niedługo wyjdzie dodatek do Cyberpunka. A, i chyba już teraz to dwójka. Co chyba za... Dziś jest 25, chyba jutro, albo 28, nawet nie pamiętam. No, ale jest na dniach w każdym bądź razie. No widziałem recenzję, naprawdę zbiera niesamowite. No, myślę, że zrobili dobrą robotę, także na to czekam. Wiesz, czekam na remake Gothica 1. No to jest coś, co wiesz, no proszę ty, przepraszam, będę załatwiał na pewno z Dorotą. Tydzień, wiesz, wyjeżdżam na Wiochę i muszę. Musisz. muszę. No i jeszcze czekam też na remake Silent Hilla 2. Też to polskie studio robi, więc też jestem ciekawy. A podkładałeś kiedyś głos do gry? Nie. A to też mogło być bardzo, bardzo fajne. Chciałbym, no jest moja postać w grze, także w UFC, no. Więc spoko, ale na pewno chciałbym podłożyć. Chciałbym też mieć jakby swoją postać w jakiejś grze. Mm-hmm. Kto wie, może się to wydarzy. Pamiętasz swoje pierwsze gry i komputery? No bo wiem, że zaczynałeś od Commodore. Tak, Commodore 64, lat? Nie pamiętam. Komunie się ma, ile się ma lat? 8. No to za pieniądze z Komunii ja je dostałem. Przynajmniej tyle dostałem, że mi starczyło na Commodore 64. Bo tam dobry gang był, bo kuzynka miała Commodore już na stację dyskietek, kuzyn miał Atari. Tak, tam tak, nie było, tak. Nie było żartów. Tylko kuzyn był z Kalisza, więc daleko. Kuzynka 3 piętra niżej, więc było blisko. Więc tak, i na stację dysków, tak. No, w co grałeś tak na początku? Tak jak patrzysz, masz 8 lat, no to te gry jednak gdzieś tam trochę są kultowe już pewnie dzisiaj w naszym życiu. Wiesz co? Ja pamiętam, było takie coś jak Red Alert, pamiętam, że Diana Sisters, Mario Bros, no to tego typu gry się zaczynało, no nie? Ale później, jak już byłem troszeczkę bardziej świadomy, no to inne tytuły wchodziły, no nie? Chyba najwięcej godzin, co straciłem
tak pamiętam, to z rzędu to graliśmy z koleżkami 3 tygodnie to trwało i dziennie spałem po 2-3 godziny, no nie? Taki maraton zrobiliśmy, no to były Heroes of Might and Magic 3. Tak. I do dzisiaj chyba potrafisz sobie... Tak, to jest gra, którą do dzisiaj można grać. A w planszówki dzisiaj grasz? Magia i Miecz. No to słyszałem. Tak. Magia i Miecz, bo to jest gra, w którą ma bardzo mega proste zasady. Lubię ją tak samo z dzieciństwa. Pamiętam, że mieszkałem na 3. piętrze. Po sąsiedzku był koleżka, rozkładaliśmy sobie Magię i Miecz i tak ona zostawała na korytarzu, bo tylko nasi rodzice chodzili, nikt więcej tam nie chodził. Pionki zostawały, no i graliśmy, nie? Graliśmy też, wiesz, w te gry takie RPG typowo, wiesz, że wszystko się działo, wiesz, w wyobraźni. Nie? No to też były fajnie spędzone godziny na korytarzu. Także. Ale teraz aktualnie, no mówię, no jak już mamy czas, że się spotkamy z kimś, kto też lubi planszówki, no to Magia i Miecz. A jak dla twojego dorastania ważna była muzyka? To też mnie zastanawiało, no bo jednak pierwsza płyta to Iron Maiden, druga Beastie Boys, no to trochę rozstrzał był. Jeszcze był Kaliber 44. No właśnie, to trochę, trochę pospacerowałeś muzycznie. No tak, wiesz, ja do dzisiaj nie mam ulubionego wiesz, gatunku muzyki. Dla mnie też muzyka to jest, zależy od nastroju, zależy od miejsca, w którym się znajduję i co robię, tak? I jaki miał wpływ? Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby miała jakiś gigantyczny. Raczej po prostu słuchałem to, co mi się podobało. Nie? Bo ty przynależałeś do każdej subkultury, po prostu dzieci kwiatu. No ale na tamte czasy nie było zbyt dużo, no nie? No nie, no ty byłeś punkiem, metalem, skinheadem. Trochę jednak tam, wiesz... No, punk, skinhead, skinem najkrócej. Wiesz, ciężko mi sobie ciebie wyobrazić. Wiesz co, skinem byłem raczej tylko w sumie przez przypadek ze względu na to, że mi się podobało, wiesz, flejer zglany i łysa głowa. No, okay. Jakby i na tym się kończyło bycie skinem. A chodziłeś na jakieś koncerty? Byłem na Metalice, byłem na Ironmanach, byłem na Rammsteinie. To też jeszcze w dzieciństwie? W dzieciństwie to tak nie było możliwości, przynajmniej ja nie miałem takiej możliwości, musisz być na koncerty, więc jedyny gigantyczny koncert, jaki pamiętam, jak w Cieszynie, tylko nie pamiętam z jakiej okazji, nie wiem, czy, był Kult. Porównywałeś, że ten koncert Kultu na rynku do tego, jak ty przyjechałeś po pasie do tego, że tak samo dużo ludzi wtedy... No dokładnie. I ja pamiętam, że właśnie po lewej stronie było, wiesz, jedna grupa, po drugiej druga grupa i byliśmy oddzieleni takimi... tam kable szły i takie płoty stały. No. I jeszcze pamiętam z tego koncertu, że... Ogólnie mieli grać do 22, ale Kazik wyszedł i mówi, miałem grać do 22, ale burmistrz tak chciał. Ale burmistrz nie jest po to, żeby wam mi rządzić, tylko po to, żeby wam służyć. Gramy dalej. I jeszcze chwilę pociągnął, nie? A dzisiaj muzyka dla ciebie też jest, znaczy jakkolwiek jest ważna, czy to się trochę wytarło? Nie, jest dla mnie ważna, szczególnie w momencie, jak się zbliża walka. Jak się zbliża walka, wtedy ja sobie... Czasami nie tworzę, bo czasami ta historia jakby jest już sama się stworzyła, czasami szukam muzyki do danego rywala i tworzę sobie jakąś historię, żeby mnie to nakręciło, no nie? A to bardziej ciekawe. I jaką muzykę wtedy dobierasz? No to wiesz, no to mam, no tak jak mówię, czasami jest rywal, którego już wiem i jest na przykład film, który obejrzę i mówię, zajebiście mi pasuje, wiesz, na przykład finał filmu do tej sceny, do tego, co się wydarzyło, biorę muzykę z tego filmu, no nie? Czasami sobie gdzieś tam tworzę właśnie jakąś historię, no bo jest rywal, który, wiesz, ani mi nie ubliża, sportowo jest mega fajny, darzy mi, wiesz, wzajemny szacunek sportowy, więc no ciężko gdzieś, no i muszę gdzieś tam sobie stworzyć w głowie jakąś historię, żeby muza, przy której będę wychodził, dała mi power, no nie? A słuchasz też polskiej muzyki? Słucham. A jeżeli chodzi o takie nowe rzeczy, nie wiem, gdzieś tam Dawid Podsiadło, Sadach, możesz mnie zaskoczyć, bo że gdzieś trafię, gdzie... Wiesz, to czasami jak... zrobimy teraz małą reklamę. Jak wyjadę już poza Warszawę i traci się zasięg na przykład Eski Rock, no to wtedy włączam już takie powiedzmy bardziej ogólnopolskie radio, no i czasami wleci jakaś tam właśnie. Czy słuchasz radia? Wiesz co, w samochodzie tak. Jakoś nie lubię słuchać swojej muzyki w samochodzie. Zawsze w samochodzie lubię słuchać czyjejś muzyki. Okej, czyli patrzysz po prostu na to, co chce słuchać świat. Na przykład wtedy. No to jest taki moment. No nie? Nie będę cię męczył. Czasami jest tak, że włączę sobie coś swojego, ale rzadko. Nie będę cię męczył o judo i o to wszystko, co już było przedymane spokojnie. Ale zastanawiam mnie tak naprawdę, czym było twoje dzieciństwo, jaka była twoja ekipa, jacy byli twoi najbliżsi kumple. Co robiliście, kiedy na przykład nie trenowaliście, a byliście po prostu dzieciakami spuszczonymi po prostu po szkole? Słuchaj, no to co robiliśmy? Kurde, wszystko.
graliśmy w piłę, w kosza, łaziliśmy po drzewach, mieliśmy niedaleko, no tak na nogach to było 10 km, chodziliśmy na poligon wojskowy, wiesz, żołnierzy się bawiliśmy. No jakaś tam ulica na ulicę, wiesz, osiedle na osiedle. No różne były historie, no. A, nie, ty byłeś takim przewodniczącym tej grupy? Zastanawiałem się też społecznie, gdzie ty byłeś. Nie, raczej u nas, pamiętam z tej mojej ekipy, taki za dzieciaków, nie było kogoś takiego lidera, nie? Ja miałem taką paczkę najlepszych kumpli, nas było 5 i tak jakoś, wiesz, jakoś razem wszystko tworzyliśmy, no nie? Okej, idziemy, nie wiem, gdzieś na huśtawę, gdzie była zrobiona, wiesz, na drzewie i nad rzeką, idziemy i skaczemy do wody, nie? Dobra, dzisiaj co? Rozmieniamy nudy, dobra, gramy w piłę, nie? Dzisiaj ten, nie wiem, blok budują, albo u nas był, pamiętam, to było zawsze Baksik, tak? Każdy zna Baksika i on ma taki dom, nie, może już jest dokończony, ale wtedy był niedokończony, zawsze idziemy do Baksika, nie? Mega gigantyczna willa, niedokończona i wiesz, i się tam różne rzeczy działy, no nie, u niego. Albo na nowe bloki, które mają już, nie wiem, z 50 lat dalej są nowe, no nie. I na nowych blokach też one były wtedy budowane. Też tam biegaliśmy po tym i skakaliśmy, no to tak, wiesz. Prawdziwy smak dzieciństwa. Dokładnie tak. I miałeś swój pokój, a w nim plakaty? Miałem pokój z bratem, potem już mieliśmy osobno, ale to takie, powiedzmy, dzieciństwo się z bratem. Miałem plakaty. Jakie miałeś plakaty? No to jak już w tych krótkich pytaniach, Schwarzenegger, Van Damme. Okej, myślałem, że jakieś dziewczyny może... Poczekaj. No właśnie. Wyleciało mi z głowy teraz. Zaraz sobie przypomnę. Ale wstyd. Modelka. No wiem, ale patrzę na ciebie, bo wiesz. Widzę cię. Z tego klucza było wybierane. Aż muszę wygooglować, nie? No wygoogluj, bo to jest bardzo interesujące. Na razie miałeś samych mężczyzn na plakatach. Nie, ona była zawsze. Punkt wyjścia, tworzący twoją męskość. Jak ja to mam wpisać teraz? Wpisz modelka w domu. Cindy Crawford. Jest. Jest. Ale czy musiałeś wpisać, czy znalazłeś w głowie? Nie, w końcu wiesz, wjechało, wyleciało. A w twoim domu było dużo zasad, których nie można było łamać? Nie pamiętam. Były jakieś zasady na pewno, ale... Była godzina policyjna? Nie było chyba aż tak. To czy jak wiadomo, jak była szkoła, no to trzeba było wcześniej, ale były wakacje, no to może było trochę dłużej, no nie? Były takie, wiesz, że nie wiem, tam 21, już tam rodzice chcieli film w pokoju obejrzeć, no to wypadł do pokoju, no nie? Ale jakichś takich, wiesz, takich mega zasad, których ten... Nie przypominam sobie. A byłeś łatwym egzemplarzem do wychowania? To już pytanie do mojej mamy, no. Ale czekaj, a gdybyś miał takiego syna jak ty, to byłby łatwy do wychowania? Byłby chyba fajny, w sensie, że... Skromny jesteś też. Nie. Byłby fajny na zasadzie... Ja tak mi się wydaje, no, to nie byłby easy work, łatwa robota z wychowaniem, ale też nie byłoby jakoś mega, wiesz, przewalone, nie? No wysadziłeś ubikację petardą w podstawówce, w przedszkolu. No, kto nie wysadził? Masz rację, to przecież to jest klasyczny numer. Wchodzisz do szkoły i pierwsze co, wysadzasz kibel. Tak, no słuchaj, no eksperymentowałem, tak? Ale byłeś raczej pokornym, bo wiesz, ja wiem, że twoja mama była nauczycielką i tak dalej, ale zastanawiało mnie, czy byłeś takim uczniem, który był okej dla nauczycieli, czy raczej dawałeś im w kość? Zależy od nauczyciela. Czyli dawałeś im kość. Nie, no to jak pamiętam, to były tacy nauczyciele, do których nie podskakiwałeś, bo wiedziałeś, że nie, ale jak przyszła jakaś, wiesz, pierwszy raz na lekcję i widziałeś, że można, no to okej, no nie? No wiadomo, że tak. No tak wspomnieliśmy o mamie. Mama była nauczycielką, a czym zajmował się tata Stanisław? Ojciec jest budowlaniec. A dlatego też ty technikum budowlane skończyłeś koniec końców, tak? To był bardzo wierzący dom? To też mnie zastanawiało, no bo chciałeś zostać księdzem. No to wiesz, takie rzeczy nie biorą się znikąd. Tak, to czy bardzo wierzący? Normalnie. No normalnie. Nie jakoś tam, wiesz, że w każdym pokoju... No nie, no ale dlaczego ty szukasz skrajności? No normalnie, no nie, no bardzo, chodziliście do kościoła. No tak. No. W niedzielę musiałeś być. Tak, musiałem, potem już nie chodziłem. Kiedy porzuciłeś kościół? Szybko.
Ale ze nastolatek? No bo abierzmowany pewnie też jeszcze byłeś, no to tam 16 rok życia. I to też ten 16 rok życia to u ciebie bardzo ciekawy okres, ten między 16 a 18, z tego co udało mi się znaleźć. To jeżeli miałbym szukać imprezowania w twoim życiu, to w tamtym okresie. Sam zresztą o tym trochę mówiłeś. No to taki było, wiesz, że się zaczął chodzić na dyskoteki. No. Ale to był bunt? Tak jak spojrzysz sobie na dzisiaj z dorosłego, no z perspektywy dorosłego gościa. Jakieś dziecko zazwyczaj musi przejmować. Nie bunt, to było raczej takie gówniarstwo po prostu, no nie? No każdy wie, ma jakieś swoje prawa, no i po prostu jest taki wiek, który się zgłupił, no nie? Trochę. Mm-hmm. No dobrze, Dorota w trochę w krótkich pytaniach pomogła mi z relacjami z dziadkami, bo to mnie też zastanawiało, bo ten przystankiem w ucieczce do Honolulu była herbata u dziadka. Ty byłeś blisko z dziadkami? Z tego, co pamiętam, to w miarę tak. Bo wiesz, bo to... Mm-hmm. No to raczej tak. Ta ucieczka do Honolulu skończyła się 4 kilometry dalej w kurniku u dziadka. Ale zawsze wszystko musi się zaczynać pierwszym krokiem. No tak, ucieczka przez dziurę w płocie. I w ten kurnik i tak dalej, i tak dalej. Tak. To było dla mnie też akurat bardzo ciekawe. O rodzicach bardzo ładnie mówisz, bo powiedziałeś, gdyby nie oni, nie byłoby cię tutaj. I zapytane, czy dużo im zawdzięczasz, odpowiedziałeś wszystko. Nie wiesz, czy kiedykolwiek będziesz umiał im się zrewanżować. Ta wypowiedź jest sprzed 10 lat. To teraz zapytam, czy potrafiłeś się zrewanżować na przestrzeni tych lat? Chyba nie. Dalej chyba nie potrafię. Chyba to jest niewykonalne. Nie wiem, w jaki sposób mógłbym się zrewanżować. No to ciężko chyba jest tak się zrewanżować rodzicom za tyle, ile w ciebie włożą. No, nie? No ale patrząc na to, jakim jesteś gościem i to wszystko, co dookoła jest ciebie zbudowane, nie jest też tak, że oddajesz im coś każdego kolejnego dnia, jak już jesteś dorosłym, teraz dałeś też im wnuka i tak dalej. Jak ty patrzysz w ogóle na taką relację? Potrafiłeś zawsze dbać o rodzinę już z tej perspektywy dorosłego człowieka? Nie, no to się uczyłem się, wiesz, tego. Ja nie wiedziałem, ja nie byłem nigdy gotowy na to, żeby stworzyć rodzinę. Mhm. U nas to było nie z przypadku, tylko jakby... Ja kiedyś sobie mówiłem, że okej, jak będę miał mieszkanie już swoje, to wtedy będę mógł mieć dzieciaka, no nie? No i potem mieliśmy mieszkanie swoje i jakoś nic się nie zmieniło, dalej nie byłem gotowy. I w końcu pamiętam, że mieliśmy taką rozmowę, że ja powiedziałem, słuchaj, ja nigdy nie będę gotowy, nigdy nie przyjdę i powiem, słuchaj, chcę mieć dzieciaka, mm-hmm. tak, jestem gotów. Mówię, albo to się wydarzy, albo nie. I pamiętam, że chyba było podobne podejście z drugiej strony. No i się wydarzyło. I jest. I z perspektywy czasu było na początku, no to było, wiesz, mega ciężko. No mm-hmm. nie wiem, skłamał, bym powiedział, że wiesz, że to było od razu ten. Nie, no pół roku dla mnie to była mega, nie? Mm-hmm. Przestawić się, bo to całe życie się zmieniło, ale teraz jest cudownie. No bo ty nawet chyba gdzieś tam mówiłeś, że był taki moment przed jedną z walk, że tak. Rozmawialiście z Dorotą, że albo pojedziesz odciąć kupony po prostu i tam wejdziesz tylko po pieniądze, albo po prostu musisz się przygotować, no i musisz się zacząć wysypiać i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo trudne rozmowy też tak naprawdę do odbycia. One może w formie anegdoty brzmią na fajne, sympatyczne i miłe, no, ale to... Było, to tak, no, no, ale to też nie była jakaś po prostu ten... My się rozumiemy bardzo dobrze. Mhm. Ja to ten moment pamiętam, po prostu przychodzę po jakimś treningu z tyrany, zmęczony, skopany, jakieś stare kontuzje mi się odnawiają. Dorota widzi, że wie, że jest coś nie tak. Ja mówię, słuchaj, no i właśnie powiedziałem to, co powiedziałeś. Albo jedziemy tylko po hajs, albo odwołujemy walkę, albo ją przekładamy na nie wiem kiedy, no bo ja nie jestem w stanie się przygotować. I ona wtedy powiedziała, okej, no to ja biorę wszystko na bary. Ty tyrasz, no nie? No to jest też to jest też taki fajny fragment twojego życia, który na pewno będę chciał ruszyć, ale też zastanawiało mnie to, na ile jest ten temat książki grany, bo gdzieś tam się przewija coś, że możesz napisać książkę. Ona już była pisana, już się zaczęła. No i właśnie. Od dawna, no wiesz, inaczej, żeby wziąć jakiegoś ghostwritera i napisać ją w 2 tygodnie, to nie jest problem, no nie? Mhm. Ale mi też nie o to chodzi. Ja chciałbym, żeby to napisała osoba, z którą jestem... Nie wiem, która mnie zna, z którą jestem w miarę blisko, z którą wiesz, mogę spoko pogadać i żeby to miało, żeby była ona była, wiesz, taka jak ja bym chciał, a nie na szybko po prostu, żeby, wiesz, odbębić. Mi też nie zależy na tym, żeby ona, wiesz, ta, nie wiem, zarobiła na siebie nie wiadomo ile, no nie?
No i teraz znowu mamy jaki czynnik braku czasu, no nie? Z kilku stron, żeby się spotkać, usiąść, bo to też nie będzie jeden wieczór, to będzie, wiesz, nie wiem, pewnie... No dłuższy czas. Dłuższy czas. No nie? Bo ciężko jest to oszacować, ale to znaczy, że jeżeli była pisana, to znaczy, że znalazłeś kogoś takiego, kto cię zna i potrafi pisać i będzie w stanie to z tobą zrobić? Były dwie osoby, jedna jakby nie podołała. No i później znalazła się druga i już zaczęło to fajnie wyglądać. W sensie przynajmniej ten taki tam fragment, który powstał, no ale mówię, no robota, czas i... To kto jest tą osobą, która się sprawdziła? Wiesz, nie chcę teraz mówić tutaj nazwiska, bo nie wiem, czy sobie życzą, może sobie, wiesz, jak ona w końcu powstanie, no to przeczytamy z tyłu. A czytałeś książkę Mameda ze Szczepanem Twardochem? Nie. To też akurat była w ogóle ciekawa kolaboracja i Mamed, i Szczepan. A jest dużo rzeczy, których nie będziesz mógł napisać w książce? Nie. No się też mnie coś zastanawiało, czy ty jesteś takim gościem, który może jakkolwiek powodować kontrowersje. Nie, raczej ten. Inaczej. No nie, raczej. Raczej nie. Raczej nie. Ale też pytałem się ciebie o brata. Wiem, że wyglądowo jesteście identyczni, bo nawet przecież ta sytuacja... Już nie, byliśmy. No, ale już się trochę zmieniło. Nawet ta sytuacja, tak. Kiedy on nie miał już siły się tłumaczyć, że nie jest tobą i zaczął po prostu robić sobie zdjęcia z ludźmi i popisywać autografy. I tak długo wytrzymał. Bo nie dał rady. A charakterami bardzo mocno się różnicie? Na maksa. Totalnie dwie inne osoby, wiem. To gdzie jest najwięcej różnic? Chyba w podejściu ogólnie do życia i troszeczkę w poglądach takich ogólnoświatowych, no nie? O, to może takich, być ciekawie. O, to może, tam lecą iskry. To... I wiesz, ogólnie, no, na przykład on skacze ze spadochronu, nie? A ja na przykład nigdy nie skakałem i nawet dostałem od niego prezent tam na jakieś tam święta czy urodziny, gdzie pamiętam, skok ze spadochronu. To i... przez te inne poglądy on ci to dał. Nie, ale nawet w takich rzeczach się różnimy. Ja mówię, że ja nie wiem, czy to jest rodzaj adrenaliny, który ja chcę, no nie? Dostałem, na pewno kiedyś to wykonam, no bo muszę na zasadzie poczuć, czy mi się wydaje, czy nie, ale... ale nie wiem, czy mi się... Wiesz, to jest znowu lot samolotem. A jak nie muszę, to nie chcę latać, no nie? No tak, jeszcze z niego skaczesz. To wydaje się trochę bardziej ryzykowne. A jako dziecko, bądź już nastolatek, ty miałeś takie wrażenie, że czułeś, że jesteś stworzony do dużych rzeczy? Marzyłem o nich. Marzyłem, żeby moje życie wyglądało na zasadzie zrobienia, wiesz, 8 godzin w fabryce, powrót na chatę, browar, telewizor, nie? Chciałem czegoś więcej. A co myślisz, że najbardziej wykuło w tobie ten twój charakter? No bo jesteś jakimś sumą składników tego, co cię spotkało w twoim życiu, jak cię wychowywali rodzice, jakie miałeś... Mi się wydaje, wiesz, że tutaj raczej pasja po prostu do sportu, do tego, że ja to lubiłem robić, tak? Lubiłem walczyć i wygrywać. No ale jak widzisz na przykład siebie, to nie wiem, widzisz cechy swojej mamy, swojego taty, swoich dziadków, no cechy, które po prostu spowodowały, że jeden, nie wypaliłeś się, sam zresztą mówiłeś, że z klubu, w którym zaczynałeś, zostałeś tylko ty sam, a czasami niektórzy znajomi po pracy robią to hobbystycznie, więc miałeś jakieś predyspozycje, zastanawiałeś się kiedyś skąd je miałeś, albo od kogo je miałeś, czy uprawiał ktoś sport w twojej rodzinie? Wiesz co, to już rozmawialiśmy o tym, o jakichś moich pierwszych idolach, nie? No tak, tak. To widzisz, no to oni wszyscy byli zdeterminowani, no po prostu wkręcili sobie jakąś śrubę. I dążyli do tego celu. No. I tylko w ten sposób, bo to wiesz, bo to zazwyczaj jakby wiele tak. Osób miało takich idoli, a jednak mimo wszystko gdzieś tam kończyło z browarem przy sklepie. Może ja chciałem bardziej. No właśnie, ale to zawsze miałeś... Ja może w to uwierzyłem w którymś momencie swojego życia. W którym? Może bardzo szybko, no bo ja... Chociaż mówię, ten przełom u mnie był finalnie to był jak miałem 18 lat. Że pojechałem pierwszy raz na zawody takie, i na które wygrałeś, nie poszedłeś do wojska. Tak, i nie poszedłem do wojska, poszedłem w stronę sportu. A kiedy pierwszy raz poczułeś, że to tak zupełnie serio, że to ma sens, będę z tego żył i nie muszę się martwić niczym innym? Kiedy? No, bardzo późno. No właśnie. Bardzo późno, tak naprawdę taka stabilność, no to było, ile mam, 3 lata temu. To naprawdę bardzo późno. Bardzo późno, ale ja cały czas wierzyłem. Wiesz, jakby taka... jakby życie, że mogę z tego żyć, zarabiać, utrzymać się, to dużo wcześniej. Ale tak, że jakby już się o nic innego nie martwić, no to dużo, dużo później. No nie? I skąd u ciebie też taki kult pracowitości? Bo ty pracowałeś w tym magazynie ze sprzętem hydraulicznym, jeszcze jako ochroniarz w klubie, kończyłeś wtedy jeszcze równocześnie technikum, tak.
ten kult pracy to było coś takiego, co miałeś wyciągnięte z domu? Ktoś cię nauczył pracować? Jak, czy to po prostu było w tobie, że nawet nie kalkulowałeś? Ja wszystko to, co robiłem na zasadzie pracy, było po to, żeby mieć pieniądze, żeby jechać na trening. Żeby mieć na paliwo, żeby kupić furę, żeby zrobić ten trening, bo to było tym spowodowane. Tylko wiesz też, że większość ludzi jednak mimo wszystko się poddaje. I jak ma ciężko. A tutaj już była bardzo duża weryfikacja tego, czy to na pewno tego chcesz. I nawet jeżeli mówisz o tym, że ty w to uwierzyłeś i tak dalej, to dochodzi do tego momentu, zobacz, tam chyba debiutowałeś w KSW, miałeś 24-25 lat we Wrocławiu, ten pierwszy turniej, tak, mniej więcej, więc była bardzo długa walka o to takiego normalnego już powiedzmy życia, jeszcze później ten sklep z odzieżą i z butami. Z butami. Tak. To nie miało prawa się udać. Ja wiem, że to nie miało prawa się udać. Bardzo długo walczyłeś i to mnie tak zastanawiało. Dużo ludzi po prostu się poddaje, nie ma tego kultu pracy. A ty cały czas ciągnąłeś ten wózek po prostu cały czas i to dało. Ta ciężka praca. No tak, ciężka praca. Ja mówię, że ja zawsze byłem tytanem pracy, jeśli chodzi o tą stronę sportową, bo w sklepie z magazynem hydraulicznym ściemniałem, ile się dało. Okay. Czyli są miejsca, gdzie ściemniałeś. Oczywiście, na przykład tak samo w szkole, tak? Ja po najmniejszej linii oporu. Mi chodziło o to, żeby tylko zaliczyć. Mm-hmm. Ale nie żeby zaliczyć, wiesz, na piątki, szóstki. Mówię, co mi to da? Nic mi to nie da. Przejdę tak samo do następnej klasy. Ale spędzę więcej czasu przy książkach wkuwając, no nie? A mogę robić dużo ciekawsze dla mnie rzeczy. No, ale to też bardzo duża inteligencja twoich rodziców, no gdzie twoja mama była nauczycielką i mogła narzucać na ciebie bardzo dużą część presji z tego, że masz się dobrze uczyć. Oczywiście, że narzucali, no ale... Łatwy egzemplarz do wychowania, no słyszałem. Wiesz co, gdzieś tam ta chyba, nie wiem, może jeszcze nie wtedy, ale gdzieś tam świadomość i jakoś chęć bycia wolnym, a nie wiesz, zryty systemem, była większa, nie? To też jest bardzo takie dojrzałe jednak, żeby rozumieć trochę. Znaczy, wiesz, ja może wtedy tego nie rozumiałem jeszcze, ale może podświadomie wtedy tak działałem. No nie? A ruszyliśmy ten wątek sklepu. Jakie miałeś jeszcze inwestycje pozasportowe? To ten sklep, który zbankrutował. A on szybko zbankrutował? Bardzo szybko. Ale słuchaj, mogę ci opowiedzieć, jak chcesz o tym sklepie. No to my go otworzyliśmy, trenując, tak? Mieliśmy trening na chyba 10 czy 11, czyli sklep otwieraliśmy o 2. Kolejny trening był na 18, no czyli zamykaliśmy go o 17. No, więc jakby to nie miało prawa działać, no nie? Nie mieliśmy pieniędzy, żeby kogoś zatrudnić, ale przynajmniej spoko miejscówkę zrobiliśmy, zawsze takie dzieciaki po szkole do nas przychodziły, mieli się tam Xboxa, wiesz, i grali. Zawsze w czwórkę przychodzili, czy mogą pograć. Ja mówię, no przynajmniej ktoś tu będzie siedzieć, grajcie. A to też tam było dobre, bo wy dużo rzeczy dostaliście, znaczy kupiliście od kolegi ze Śląska, który likwidował sklep, z tego co pamiętam. Tak, nie, on to nam dał w komis wszystko, więc ogólnie to było bardzo mądrze, bo wszystko wzięliśmy w komis. Jak już nie poszło, to poddawaliśmy wszystko. To czekaj, a to ile to istniało? Tak mniej więcej oczywiście. 2-3 miesiące. Aha, to bardzo krótki epizod. Ja myślałem, że to trochę dłużej powalczyło. Taki jeszcze byłeś dumny w jednym wywiadzie, opowiadałeś to sklep. Nie, no liczyłem na to, że zaskoczy, nie? Nie zaskoczyło. To może być trochę tak jak Edyta Górniak. Ale mieliśmy naprawdę mega kozackie, wiesz, takie buty, których nie znajdziesz. Na tamten czas nie znalazłbyś nigdzie, tylko u nas, no nie? No i tak. Nie skusiło się. To wrócę do tego, że to jest tak jak Edyta Górniak opublikowała okładkę z partnerem i zanim wyszła gazeta, to już się rozstali. To może tak było ze sklepem, że zanim wyszedł wywiad już sklepu już bankrutował, nie? No, a kiedy... Inwestycje jeszcze jakieś inne. Ale no nie, no w tamtym czasie nie inwestowała raczej w siebie cały czas. Kiedy pierwszy raz w życiu pomyślałeś, że jesteś bogaty? Że jestem bogaty, ale no teraz musimy określić, czym jest bycie bogatym, jaki to jest... No dobrze, to kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyłeś na swoim koncie 1 000 000 złotych? Nie, no, parę lat temu. Ale parę to jest 5, czy więcej, bądź mniej? Nie, no nie więcej niż 5, na pewno. Sukces zmienił coś w twoim życiu? Na pewno patrzy inaczej na pewne sprawy, na pewne życie, no mierzę się z innymi problemami, więc w jakiś sposób na pewno, ale nie tak, ale wiesz, ale te fundamenty gdzieś tam pozostają taki sam, no nie? A ile w twoim życiu zmieniła Dorota? To jest bardzo ciekawy wątek, w ogóle w całym twoim życiu.
Chyba mnóstwo we mnie zmieniła. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że... Znaczy, no ja byłem taki, mi się tak wydaje, nie oszlifowała diament. Znowu skromny akurat. No dużo mnie, wiesz... dużo razem. Wiesz. Ale no widzisz na przykład w swoim charakterze, że zachowywałeś się wcześniej inaczej, ale Dorota wpłynęła na to, że zupełnie inaczej dzisiaj funkcjonujesz? Na pewno, są takie... Ale ciężko mi teraz tak, wiesz. Ja już nie pamiętam, ja też do końca, wiesz, co jak to było, no nie? No tak długo już jesteście ze sobą. Już nie wiem, ile lat. Dorota też nie wie. 2015. Tak, tak, nie, no siódmy, tak, 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 siódmy, bo poznaliście się na tym... No, 15 lat, więc... Mi się bardzo podoba... Na pewno inaczej potrafię, wiesz, dużo rzeczy robię lepiej dzięki niej. Mi się bardzo podoba jej wypowiedź, że masz się stać bardziej ostry, wyrazisty, abyś mówił częściej to, co masz szczerze do powiedzenia, a nie kalkulował, co warto powiedzieć, a czego należy unikać. Ale wiesz, nie wiem, czy by to wyszło. Nie, czasami miałbym ochotę naprawdę powiedzieć dużo, ale... Ale musisz się hamować w niektórych przestrzeniach? Uważasz tak, że po prostu ludzie... Bo zazwyczaj jest taka opinia, że ludzie, fani oczekują prawdy, co chyba wiemy, wiesz, że jest nieprawda. Ja nie kłamię, tak? Mhm. Ja mówię prawdę, tylko czasami po prostu nie wypowiem się na jakiś temat, na który mógłbym się wypowiedzieć, ale... ja też lubię spokój w swoim życiu i wiesz, nie chcę mi się... później dyskutować. No jak dodałeś zdjęcie z Lechem Wałęsą, sprzeglądałem sobie, to niesamowite. A wiesz, ja siedziałem z tym zdjęciem godzinkę. Godzinę i patrzyłem, dodać, nie dodać. I później tak myślę, a, niech się dzieje. I się zadziało. No. No, bo to też jest taki, wiesz, dzisiaj nawet, jak sobie spojrzymy na te freak fighty, które są bardzo popularne, no one są właśnie popularne z tego, że oni się nie zastanawiają nawet 5 sekund, tylko po prostu coś dodają albo coś powiedzą, nie kalkulują. No i ale czy to jest prawdziwe? Nie, to kompletnie nie jest prawdziwe. To jasne, że to jest, znaczy tak, a jeżeli to jest prawdziwe, to współczuję. Wolałbym, żeby to nie była prawda, tak mówię zupełnie serio. Wydaje mi się, że 80% na pewno jest ściemą, no nie? I dzięki Bogu, jeżeli to jest, no, bo jednak wydaje mi się, że też rozmawiałem o tym ostatnio z Bogusiem w moim drugim podcaście, że dochodzimy do momentu, że jeden gość na konferencji mówi do drugiego, że jego mama była prostytutką. To naprawdę to powinniśmy, powinniśmy się gdzieś zastanowić, gdzie ewentualnie trzeba wcisnąć hamulec, bo zaczyna się robić po prostu niebezpiecznie i w tym całym bałaganie wciąga się do tego innych ludzi. Widzisz, ja na szczęście tego nie oglądam, nie śledzę i... No tak, ale ten świat istnieje. No istnieje, ja nie mówię, że on nie istnieje, ja wiem, że on jest, ja wiem, że on istnieje. Nie da się całkiem tego nie widzieć, no bo jednak jak też wiesz, no to jest gdzieś to się toczy koło mojego świata, więc ale jakby nie śledzę, nie oglądam, wiesz, mój taki bardzo dobry kolega ma dzieciaka, 13 lat, on się mnie tam pyta, czy znam tego, ja mówię, nie mam zielonego pojęcia, o kim ty mi mówisz, no nie? Jak nie znasz, wiesz, tam wracamy na TikToku, nie? Mówię, no ale co mnie to obchodzi, no? Nie znam go, no nie, to do mojego życia nic nie wnosi. No ale zobacz, wracamy do punktu wyjścia, mówisz o 13-letnim dziecku, który to ogląda. Znaczy on nawet też tak nie ogląda tego fanatycznie, ale gdzieś tam, wiesz, no też... Musi śledzić, żeby mieć pewnie pogadać o czymś ze swoimi rówieśnikami. Nie? To jeszcze wracając do Doroty, jak się pracuje z partnerką? Bardzo dobrze, tylko trzeba umieć rozdzielić pracę od życia prywatnego. I nam to wychodzi bardzo dobrze. A zdarza się, że kłócicie się tylko o pracę? Rzadko. Częściej się kłócimy prywatnie niż o robotę. Czyli w pracy jesteście bardziej do dogadania. No ale tu jest, wiesz, no, biznes to jest biznes, a życie to jest życie. A patrzyłeś kiedyś na to w taki sposób, że na przykład gdybyś miał kogoś innego, a nie Dorotę, mógłbyś zejść dalej? Nie. Nie zastanawiałem się na to. Ja zawsze żartuję na mój, co byś beze mnie zrobił. Ja zawsze mówię, żebym miał gdzieś, wiesz, pływałbym teraz na jachcie w ciepłych krajach, ale to w formie żartów. No bo propozycje pewnie mogłeś mieć. Wiesz co, nie. Znaczy, jakby nigdy nie miałem żadnej propozycji, no bo ja zacząłem Dorota zaczęła o moje sprawy dbać też dość szybko, no nie? Tak, tak, ale zastanawiałam się nawet, kiedy te największe sukcesy miałeś i tak dalej. No to jakby wiedzieli, że ja mam swoich ludzi, mam swoją menadżerkę, ludzi, z którymi współpracuję. I jakby nigdy nie miałem żadnej propozycji, czy ktoś by chciał mnie, nie wiem, poprowadzić, zadbać o moje sprawy i tak dalej, i tak dalej. Bo mnie zastanawia. Nie wiem, chyba, że ciebie się ktoś... Jestem tak dobra, że... Na mapie umieściłam, że... Wiedzą, co chodzi. Wszyscy wiedzą, że z Dorotą lepiej nie fikać po prostu. Dokładnie tak, no ja jestem mega zadowolony.
z tego, jak ona tak naprawdę dla mnie pracuje. No dobra, a wiesz, co też mnie zastanawiało? Czy mieliście coś takiego, że usiedliście kiedyś sobie razem i pomyśleliście sobie, wiesz co, jesteś sobą, bo ty też powiedziałeś, że ty nie chcesz nigdy nikogo udawać, ale że może skreślmy jakiś wizerunek tego, jaki trochę w mediach masz być odbierany. Zastanawiało mnie, czy kiedyś w ogóle odbywaliście taką rozmowę, bo MMA, UFC, KSW i tak dalej, chociaż w KSW ogólnie jest bardzo mało, ale jednak osobowości dostają większą kasę. To sam potem powiedziałeś, że to nie jest tak, że musisz być najlepszy, tylko musisz mieć określoną osobowość. Ja nie mówię, że osobowość jest kontrowersyjna, ale w jakimś stopniu przedstawiona w mediach, że jest charakterystyczna. Okej, okay, ale pamiętaj, że szczęście kończy się zaczyna w głowie i ja mówię, no mogę mieć, znaczy mogę, mógłbym mieć, nie wiem, czy bym miał dużo, dużo więcej, ale czy by mi to coś dało, czy by było to kosztem tego, że wiesz, że robię coś, z czym się nie zgadzam? No nie, no w życiu nawet nie. No właśnie i poza tym stwierdzili, wiesz, my gdzieś tam doszliśmy do takiego wniosku, no nawet, że po prostu będziemy grać mną po prostu no, i też się to sprawdza. No niewątpliwie, patrząc na to, jak też jest budowana ta kariera, wydaje mi się, że to jest bardzo ładne i fajne. I dlatego też zapytałem się o ten wizerunek, bo mi się wydawało, że było tak, że wy po prostu robiliście ten cały twój image, te wszystkie konferencje, wywiady i tak dalej, to oglądałem, to było takie spójne. To po prostu było tak, że z jednej strony nie udajesz, a wydaje mi się, że wiedziałeś, w których przestrzeniach się kompletnie poruszasz, których w ogóle nie dotykasz i dla mnie to po prostu było też... Wiesz, no to też jakby dojrzewałem do tego z pomocą Doroty. No. No tak, tak, jasne, że tak. No bo stawałeś się coraz bardziej świadomym tego, że nie jest tak tylko, że walka nie polega tylko i wyłącznie na oktagonie, ale też właśnie na tych wszystkich mediach wszystko, i tak dalej. To jest cały ten fighting i to wszystko, że no, trzeba dać ludziom też tego, co chcą, no nie? No tak, dokładnie. Więc teraz. Co chcą, ale można to dać... Wiesz, na swoich warunkach. No, na swoich warunkach w 100%. Światowe marki, concierge, indywidualne projekty biżuterii. W Exclusive Time kupisz, sprzedasz lub wymienisz ekskluzywne zegarki, torebki i biżuterię. Exclusive Time, tu luksus nabiera znaczenia. www.exclusivetime.pl. Więc Jan Błachowicz, jest romantykiem czy nie jest romantykiem? Wiadomo, że jest. To co zrobiłeś najbardziej romantycznego w swoim życiu? Oświadczyłem się, wiesz, na... jak się ten budynek nazywa? Ale tam, gdzie są przyjaciele, tak? To jest tam gdzieś, nie? W Nowym Jorku, bo wiem, że Dorota zawsze kochała to miasto, zawsze chciała tam polecieć, ją tam wziąłem na Empire State Building. I kupiłem zły pierścionek. Zły pierścionek kupiłeś? Za duży i się w ogóle nie podobał, ale wymieniliśmy. Ale no, nie kupowałeś na swój palec? Nie, to gdzieś tam zmierzyłem jakoś, wiesz, w kit, a już wyglądało się, że źle zmierzyłem. Ale czekaj, bo Dorota jeszcze mówi, że on był brzydki. Był brzydki i spadał z palca, nie? Ale czy to znaczy, że on cały poszedł? Tak, out. Totalnie, nie? I wybraliście... masz zdjęcie tylko zostało gdzieś. I wybraliście sobie razem. Tak. Janek, ale nie jesteś pantoflem. Nie, ale to... Ja żyję tak, jak mi jest dobrze, bo jeżeli ktoś uważa, że jestem pantoflem, to okej, ale mi jest tak dobrze. No, ale ja nie uważam siebie za pantoflem. A twój dom, ten, który prowadzisz dzisiaj z Dorotą, jest podobny do tego, w którym sam się wychowywałeś? Nie. A czym się różni? Bo Dorota tak bardzo wskazująco pokazała, że nie. Słuchaj. Chyba bardzo, wiesz, nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. Żyjemy po swojemu, tak jak my lubimy. I wiesz, i tak jak nam jest dobrze. I tyle, no. Od jakichś takich, wiesz, prostych, wiesz, jak na przykład w domu pamiętam zawsze, na przykład, nie wiem, obiad jest o 14 i musi na tym obiedzie być, nie? No nie, no, ja jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni, a nie wtedy, kiedy musi być ten obiad. No od takich prostych rzeczy, no nie? Czyli trochę inaczej to zbudowaliście sobie razem. No dobra, a teraz jeszcze o byciu tatą, bo to jest dla mnie ciekawe. Od razu miałeś tak, bo ty powiedziałeś o tym, że nie było łatwo, to jeden, ale... Często mówi się o tym takim rodzicielstwie od strony faceta, że facet dopiero zaczyna te swoje dziecko tak bardziej kochać i być blisko z nim, jak ono jest takie bardziej kumate. Ty też tak miałeś? W 100%. I w którym momencie to tak nastąpiło, że zobaczyłeś, że widzisz w tym człowieku kogoś, kogo też potrafisz się zaopiekować i chcesz być? Czy inaczej, to, że ja wiedziałem, że mu nie dam zrobić krzywdy, to było od pierwszego momentu. Tak, nie wiadomo. Ale to, że tak zaczął być... Po pół roku miałem taki przełom. Też poszliśmy razem... Na spacer z Dorotą, mieliśmy taką rozmowę. Ja też pamiętam wtedy, dzień wcześniej, właśnie z takim moim dobrym kolegą, no musieliśmy, wiesz,
porozmawiać po męsku. Mm-hmm. I ja mówię, że już teraz będzie dobrze, już wiesz, już jakby dotarło do mnie wszystko, już będzie ten, pamiętam w tym lesie ta rozmowa z tymi psami, jak szliśmy i że teraz już będzie spoko. I to pół roku było dla mnie naprawdę mega, no przejebane było, no nie? Mm-hmm. Naprawdę ciężkie i po pół roku z każdym miesiącem coraz bardziej. No. Teraz w zeszłą sobotę byliśmy na pierwszym treningu judo już razem, wiesz, no, fajnie. No dobra, ale to jeszcze tak przejdźmy do tego przejebane. Co to znaczy, że było przejebane? No bo to jest kompletnie, wiesz, wywraca twój świat do góry nogami. Mm-hmm. Wiesz, to już nie jest, że idziesz sobie na rower, kiedy chcesz, że sobie odpalasz, wiesz, kompa i siedzisz 8 godzin, sobie grasz w gierkę, że wiesz, że robisz, mm-hmm, co chcesz. No nie, koniec. Teraz masz kogoś, kim się trzeba zająć. Mm-hmm. Zainwingerował w twoje życie trochę. No totalnie, no. Na maksa. Czyli takie pół roku było oswajanie się z tym? Oswajanie się, tak. Jakby przerobienie wszystkiego, przeanalizowanie. Pogadanie z samym sobą, mm-hmm, a potem już tak było, z każdym jest coraz lepiej. Teraz wiesz, jak już, mm-hmm, widzę, że właśnie biorę go na przykład na rower, na razie do przyczepki czy tam, mm-hmm, do siodełka, ale widzę, że jeszcze, wiesz, jeszcze 2-3 lata on już będzie jeździł koło mnie, no nie? I potem on będzie moim takim motywatorem do tego, że ja nie będę, wiesz, z panem, z brzuszkiem i z browarem w ręku, tylko dalej będę z nim na ten rower chodził i, mm-hmm, wiesz, łaził z nim po górach i tak dalej, on mnie będzie ciągnął. Nie? A wiesz, co też jest ciekawe w takim twoim odniesieniu, bo też znam tę historię z trenerką mentalną i tak dalej, a jak ty znosisz takie mielenie w domu? Mielenie? No takie, że właśnie jest przejebane, nie potrafisz się odnaleźć w nowej sytuacji. Zastanawia mnie, na ile to też ma wpływ na ciebie jako na sportowca i jako na człowieka. Czy ty czujesz frustrację, wszystko cię wkurwia, jesteś rozdrażniony, czy raczej jesteś gościem, który po prostu wychodzi z domu i próbuje unikać tego problemu? No ale mówię, że tych jak mówię, po pół roku już to już tak nie jest, no nie? Nie, no, ale mnie zastanawia w tej okresie pół roku, jak reagowałeś na stres? To mnie nie było praktycznie, ten pół roku byłem taki, wiesz, po tej walce, po tej obronie, tam jeszcze, wiadomo, chwila radości, cieszenia, mm-hmm, się, wiesz, z obrony pasa i tak dalej, a potem w ogóle jakby mnie nie było, nie istniałem, nie? Taki byłem, wiesz, zamknąłem się we własnym... w takim świecie, nie? Mm-hmm. No bo zobacz, bo to też bardzo po prostu taki... byłem na zasadzie takiej, wiesz, okej, przyniosłem, wynieś, ale w ogóle tak bezpłciowo wszystko wyglądało, nie? Bo to też taki okres życia, taki bardzo do świętowania z jednej strony, a z drugiej strony, z tego co mówisz, no to też taki walki samego ze sobą. Nie? No i... trzeba było tą walkę stoczyć. Ona była dużo trudniejsza, ale finalnie wygrana. Nie? No i jak poszedłeś do takiego kumpla na męską rozmowę, to co usłyszałeś? Nie, to chodziło o to, żeby się po prostu, wiesz, nachlać. Nachlać, zasnąć, obudzić się, okej. Okay. Nie ma co, wiesz, rozkminiać, trzeba życie toczy się dalej, nie? Mm-hmm. No dobrze, to syn ma kolonizować Marsa zielonym paskiem. To wiemy, to już. Nie, no ma być szczęśliwy. No, czyli ma kolonizować. Szczęśliwy kolonizując Marsa, to... A ty się interesujesz też Elonem Muskiem i tym wszystkim, co robi? To zastanawiało mnie, na ile po prostu chodzi o kosmos. Nie śledzę go jakoś tak, mm-hmm, wiesz, nie wiadomo jak zrobi coś, nie wiem, fajnego, dużego, no to gdzieś tam sobie popatrzę, co się dzieje, no nie? Ale żeby jakoś każdy jego wpis na Twitterze czytać i każdy wywiad, to nie. Mm-hmm. A co cię wkurza w dzisiejszym świecie? No bo patrzysz pewnie na ten świat, masz syna, patrzysz trochę na ten świat już bardziej w perspektywie tego, co będzie się działo w jego świecie. Właśnie to jest dla mnie najgorsze, że nie wiesz, co się będzie działo w jego świecie, bo ten świat tak się szybko zmienia, że ciężko jest na tym, wiesz, zadążyć. No nie? Mm-hmm. Nie wiesz, co będzie jutro, wiesz, co to tam na górze wymyślą, kto jaki guzik naciśnie i co się będzie działo, no nie? Wiesz, jak my byśmy dzieciaki, to tak szybko się nie zmieniało. Na pewno nie, no kompletnie nie. To, wiesz, czy za 15 lat on będzie żył w jakimś świecie Mad Maxa, czy jednak nie. No, nie wiadomo, no, na co go, wiesz, na jaki scenariusz mam go szykować, nie? Mm-hmm. To mnie denerwuje, nie? Taka właśnie brak kontroli, jaka no nie tak, wiedza, nie? No. Więc będę się starał go przygotować na każdy jakiś tam scenariusz. A co ciebie personalnie wkurza w dzisiejszym świecie? Kurde, dużo tego jest. Ale staram się, nie wiesz, ja się staram... Ja się raczej staram skupić na swoim świecie, mm-hmm, stworzyć wokół siebie taki azyl, że mimo wszystko być, pomimo tego całego kurestwa, które gdzieś tam się dzieje wokół nas, żyć po swojemu i być szczęśliwym. No nie? A co to znaczy kurestwo dookoła nas? No widzisz, za granicą masz wojnę, masz, mm-hmm, ludzie bankrutują, wiesz, no bida i tak dalej. Wiesz, no tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy jutro, no w jakim świecie się obudzimy. No nie?
No to jest, jest to trochę przerażające, patrząc na to, bo już jesteśmy trochę w tej wojnie nie, osadzeni. Na przykład, ja na przykład jest takie rzeczy nie rozumiem, no, że to mnie na przykład denerwuje, jak ostatnio pomagałem dzieciakowi, który zbierał na lek 10 milionów złotych, nie? Ja mówię, kurwa, z czego ten lek jest zrobiony, że on tyle kosztuje? Oni na Marsa lecą po jakieś, nie wiem, składniki, że to jest tyle, czy jakieś korpo sobie wymyśliło, wiesz, okej, mamy patent na to, sprzedajemy, tyle jest warte, wiesz, dla nich ludzkie życie i wiesz, i dymaj, nie? Załatw hajs, a jak nie, no sorry, no to cię nie ma. No. To jest akurat przerażające. I skąd się to bierze, nie? No i te, patrz, jak te zbiórki tam po prostu są jak grzyby po deszczu tych ludzi potrzebujących jest. Wiesz, takie rzeczy mnie denerwują, no, że jakaś banda, ktoś sobie wymyśli, że wiesz, ma patent na coś, okej, no niech to jest kurwa drogie, ale kurwa, no niech to jest realne, nie? No 10 milionów nie brzmi realnie. No i tak samo wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie, gdzie pozbawiamy się sami wolności słowa. Walczyli ludzie o nią, a dzisiaj sami sobie ją zabieramy. Wiesz, to nie my sobie zabieramy, tylko nam zabierają. No ale my też. Naszą, a my na to zezwalamy. No jasne, że tak. No pomyśl sobie, ja teraz akurat miałem taką sytuację, że polubiłem wpis Sławomira Mentzena i ja lubię tak samo wpisy innych ludzi, polityków, bo interesuję się polityką. Ja chcę, żeby mi się to wyświetlało, jak chcę, żeby mi się to wyświetlało, no to sobie to lajkuję, no bo ja chcę wiedzieć, co się dzieje. A ktoś mi przybija sympatię do Konfederacji. To teraz, jeżeli ja mam się zastanawiać, co polubiłem na Instagramie, bo i to teraz tak, to nie robi tego mi żaden polityk, to robią mi ludzie. Więc jeżeli to my sami sobie gotujemy to, że zabieramy sobie wolność słowa, bo tam chcesz coś powiedzieć w dobrej intencji. Ale wiesz, no w tym ludziom też jest gdzieś tam wgrywany jakiś program, no nie? I oni działają na podstawie jakiegoś programu. Nie? No tylko jeżeli zakładamy, że to są ludzie, tacy dobrzy z założenia, no bo oni tak się nazywają, no to wydaje mi się, że ocenianie też jest raczej w tych kategoriach raczej negatywnych. No tak mi się wydaje, że już doszliśmy do tego, że można kogoś ocenić w jakiś konkretny, konstruktywny sposób. No tak, można komuś pocisnąć. Nie? Ale wiesz, to też jeszcze jestem ciekawy, no bo już zaczynam do tego, że osadziliśmy się trochę w tej wojnie, jesteśmy już dookoła tego, że ten konflikt jednak bardzo długo trwa. Co ty myślisz dalej o wykluczaniu rosyjskich sportowców? No wiesz co, no albo to powstrzymamy totalnie, albo nie, no tak mi się wydaje. Chociaż zawsze z drugiej strony jest to, że sport był zawsze się gdzieś ten, powinien bronić, sport powinien być sportem, no nie, i nie powinno być, ale no ale kurwa, to jest wojna, nie, tam wiesz, się zabija ludzi, nie. Tak, to jest. I wiesz, dużo tych nie wiem, tam, nie wiem, bo też gdzieś tam, wiesz, troszeczkę przestałem też aż tak, wiesz, wnikliwie śledzić wypowiedzi wszystkich, więc ja nie wiem, na przykład jest dużo sportowców, którzy też to popiera, no nie? Tylko czy oni mają też jakieś wyjście, żeby tego nie popierać? No to jest polityka, no i widzisz. No bo to jest bardzo duży świat. To... Nie gadajmy o polityce. Dobrze, to nie gadajmy o polityce. Zajdźmy na lżejsze tematy. Grałeś drzewo na przedstawieniu w szkole, tak. Zagrałeś u Patryka Wegi, będzie coś więcej u ciebie? Mam nadzieję, bo drzewo zagrałem idealnie. Nie dało się lepiej zagrać drzewa, niż ja zagrałem wtedy. Byłeś łysym drzewem, czy miałeś coś na głowie wtedy? Nie, ja trzymałem drzewo i był moment, że w pewnym momencie musiałem się odsunąć, bo to był magiczny las. Nie? Drzewa się rozstępują i wtedy była moja rola i tak na bok. U Patryki Wega zagrałem, fajna przygoda, zawsze chciałem zobaczyć, jak to jest. Od tej drugiej strony zobaczyłem, poznałem i nie ukrywam, że jest to ciężka robota, to nie jest łatwa robota. Nabrałem więcej szacunku do aktorów. No i fajnie byłoby jeszcze gdzieś spróbować. U Agnieszki Holland byś spróbował? Mieliśmy nie gadać o polityce. Ale jeździłeś, to jest reżyserka. Nie, mi się marzy na przykład taki, wiesz, taki film zagrać jak na przykład Lord of the Ring. No to czegoś takiego... Z takiej roli, nie musi być to Lord of the Ring, no bo tego już nie wiem, tego to już było, to już jest, ale coś w tym stylu, nie? Przeczytałem 3 dni temu, Jan Błachowicz chciałby wrócić do oktagonu jeszcze w tym roku, to prawda? W tym roku, bądź początek następnego, ja jestem jeszcze cały czas po zabiegu, jeszcze mam szwy zaciągnięte, no. Teraz to wygląda cudownie. Ja się boję krwi, Także w środę idę wyciągnąć szwy, zapytam doktora, rehabilitanta, czy już mogę robić wszystko na 100%? Zacznę robić wszystko na 100%, zobaczę, jak się czuję. Znaczy, ja już tam trenuję delikatnie, więc już się tam ruszam tyle, ile mogę. Widziałem, Jura zadawał, że jedną ręką na razie trenowałeś.
Więc dzisiaj już dwoma trenowałem. Hmm. Ale wiesz, to też wszystko takie na pół gwizdka, więc zrobię pierwszy mocny sparring, zobaczę, jak się czuję, będę podjąć decyzję, na kiedy jestem w stanie się przygotować. Muszę pogadać z trenerami, mm-hmm. ale tak realnie patrząc, no to koniec roku, początek przyszłego. A masz kogoś, z kim chciałbyś zawalczyć i jest to realne? Wiesz, każda walka jest realna. Mm-hmm. No ale wiesz, oprócz mistrzowskiej, chodzi mi, no właśnie, bo chodzi o to, że też jak kalendarz się układa, jak tak, oni walczą, tak, bo bardziej pod tym kątem. Jest tak trzech zawodników, o których myślę. Mm-hmm. To jest albo rewanż z Pereirą, mm-hmm. ale to raczej odpada, bo będzie walczył z Prochaską. Mm-hmm. Rewanż z Ankalajewem, mm-hmm. to też raczej odpada, bo on walczy teraz z Walkerem. Czyli zostaje tak naprawdę Anthony Smith i z nim było fajnie zawalczyć. No, to by mogło być ciekawe, zresztą bo gdzieś już mówiłeś o tym, no, że... No, tak sobie patrzyłem tak, na tą swoją kategorię, no to... To by mi odpowiadało. A myśleliście albo rozmawialiście kiedyś o tym, żeby zrobić dokument o tobie? Tak. To powstanie, czy to tak było, że... Pracujemy. Pracujemy nad tym. Widziałeś dokument o McGregorze na Netflixie, ten nowy? Nie. A Jezus, a ty widziałeś ten film wcześniejszy, widziałeś? Nie, nie oglądam. Jezus Maria. Proszę cię, to jest fajna, bardzo, no, to bardzo fajna rzecz, a szczególnie, ostatni dokument, który na Netflixie, który mi się bardzo podobał i każdemu polecam, to jest o Arnoldzie. Oj, genialny to jest. Mistrzostwo. Nie? Genialny jest ten dokument. Jeżeli to jest, wiesz, taki jeden do jednego, nic nie jest przekłamane, no to mega, nie? No, na pewno coś tam nawet jeżeli jest, to nadal to jest bardzo fajna historia. To jest historia o tym, że faktycznie możesz marzyć. Każdy może marzyć i jeżeli masz marzenia i będziesz robił wszystko, żeby je spełnić, to nawet jeżeli spełnisz jakiś procent tych marzeń, no to naprawdę będziesz bliżej tego, co chcesz osiągnąć. Dobrze, nie no. Proszę. Cały wydźwięk serialu ma nie marzyć, ale wizualizujesz sobie to, co osiągniesz. Tak, to też prawda. Inaczej, no bo trzeba marzyć, ale i spełniać te marzenia, a nie tylko pozostać w sferze takiej marzeń po prostu. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. No i był gościem, który od samego początku chciał i robił coś, żeby to wszystko się wydarzyło i było prawdą, ale historia fenomenalna. A tego McGregora polecam bardzo, bo to jest też ten czas pandemii, tego jak właśnie tam wszystko to wyglądało. I to jest ciekawy wątek, też który chciałem stwierdzić, że on trochę mówi o tym w tym dokumencie, że on kochał walczyć, a wszystko zepsuły pieniądze, że jego każda walka musiała się opłacać. I to był ten problem, że on czasami... Ja ci mówię, że szczęście kończy się i zaczyna w głowie. Mm-hmm. No i teraz jak ty to wszystko poukładasz? No właśnie, ale ty masz czym więcej klocków, tym ciężej się trochę to układa. Może się to wydawać zgubne, ale tak naprawdę jest, że wtedy inne rzeczy... Bo masz taki moment, kiedy nasycasz się pieniędzmi, i one po prostu przestają w ogóle mieć jakiekolwiek znaczenie. Kiedy masz tych pieniędzy tak bardzo dużo, no to wiesz, że najważniejsze są te najprostsze rzeczy. I on w ogóle w tamtym dokumencie chyba leci do tego klubu, w którym trenował na początku samym i on zaczyna poszukiwać w ogóle w sobie tego wojownika, którym był. No wiem, o czym mówisz, no bo przerabiałem, może nie na taką skalę jak on, ale przerabiałem. No, no właśnie, bo ty miałeś taki moment bardzo trudny dla ciebie i też jak powiedziałeś o tej książce, żeby obudzić się olbrzymia, dobrze pamiętam, ona się tak nazywała, bo tam mnie zastanawiało to, kiedy ty sam patrzysz i widzisz w sobie, że w tobie coś zgasło. Czy to musiał ci ktoś powiedzieć? Co? Ja na przykład mam, znaczy nie pretensje, ale na przykład też był taki moment, że mi nikt nie powiedział, że coś zgasło. Mm-hmm. Nie? A mógł, a ja na przykład, ja już to czułem, ja to wiedziałem, że zgasło, ale jakby wiesz, no gdzieś tam i tak chciałeś, wiesz, zrobić jakąś walkę, ale ja już wiedziałem, że to nie wyjdzie, no nie? Mm-hmm. Treningi do dupy, wiesz, sparingi do dupy, wszystko jest nie tak. Mówię tylko stricte jakby sportowo, mm-hmm. nie wychodzi, ale wiesz, no ludzie z boku to widzą, ale też nikt ci nikt ci nie mówi tego, wiesz, prosto w twarz, nie? No, teraz już mamy zmienione, że jak coś jest nie tak, to prosto z mostu mm-hmm. mają mi powiedzieć, bo wiesz, ja też mam taki charakter, że ja też nie powiem, okej, okay, nie walczę, bo się źle czuję, no co, jak się źle czuję i nie walczę, na przykład, mm-hmm. nie wezmę walki, bo się źle czuję, no, nie wiesz, no, a teraz wiesz, okej, okay, nie, odpuszczamy i ten. Czyli bardziej podchodzisz do tego świadomie. No, muszę, no, to też do tego trzeba dążyć, no nie? No, stajesz się coraz starszym gościem, trzeba szanować, bo trzeba rozumieć, że jest i forma psychiczna, i forma fizyczna, no i masz jedną i drugą. A co pod takim największą zmianą było, kiedy zacząłeś pracować z Darią, tak? To dobrze pamiętam imię? Tak, Daria. To co ona zmieniła w twojej głowie, tak, na samym początku, co było największą zmianą? Wiesz co, nie, ona mi po prostu jakby przypomniała właśnie, po co to robię, dlaczego to robię, no nie? Mhm.
No to po co to robisz i dlaczego to robisz? Bo to kochałem, bo chciałem, bo sprawiało mi to przyjemność. I to przestało ci sprawiać przyjemność i no przestałeś tak, to kochać? Tak na zasadzie, wiesz, inaczej, chciałem to robić, ale tak nawet nie chciałem to robić. Robiłem to, bo no bo co miałem robić, nie, na takiej zasadzie. Ale też miałeś takie coś, że ta relacja chyba się wytarła, bo powiedziałeś, że widziałeś te same zastosowania albo tę samą metodykę tego wszystkiego, co się działo. Ona mi mega pomogła w danym momencie, gdzie wyciągłem naprawdę z głębokiej, ciemnej dziury. Nakierowała. Ja też tych dużo rzeczy takich mentalnych, które ja robię przed walką, to jakby pokazałem, ja to robiłem, tylko robiłem to powiedzmy gdzieś naokoło. Ona mi pokazała jakby taki prostszy... na skróty, jak to robić, pokazała mi parę innych fajnych ćwiczeń i ja jakby za to bardzo dziękuję, ale później w pewnym momencie znowu przyszło coś takiego, że okej, że to już na ten moment nie potrzebuję, no nie? I tyle. Ale czekaj, to jest bardzo ciekawe, bo tak często też człowiek czuje się taki zaopiekowany, kiedy ma takiego kogoś, bo wiesz, bo to trochę ściąga odpowiedzialność z ciebie. Jest tak, nie? Że raczej też czujesz, że coś zrzucasz albo coś gdzieś się otwierasz, no bo to pewnie jest taka przestrzeń, do której nikogo nie wpuszczałeś. Tak zakładam, że raczej ciężko było tam wejść w twoją musisz głowę. Musisz albo w to uwierzysz i ten, albo to nic nie da, nie? No i kiedy zostajesz sam, to czułeś się od razu lepiej? Czy czułeś się na początku trochę taki samotny w tej przestrzeni mentalnej? Nie, nigdy się nie ten, jakby... Ale pytasz mnie teraz czy wtedy? Wtedy, kiedy stwierdziłeś, że kończymy współpracę, no i zaczynasz życie samotnie, jeżeli chodzi o istotność. Jakby wszystko wróciło na te stare tory, gdzie ja się czułem zawsze mega fajnie. Mm-hmm. Wiesz, ja jestem też troszeczkę introwertykiem i ja lubię być jakby, wiesz, sam ze sobą. Ale to jest bardzo... Znaczy, to ja to wiem, że ty jesteś introwertykiem i to widać, że też masz tam zamknięte przestrzenie, ale wpuszczasz kogoś do swojego życia, no na pewno zaufałeś, no bo ty sam mówiłeś o tym, że walczyłeś. Okej, ale jakby wiesz, no już... Już się przelewało, no nie? Już za dużo. Już za dużo, no nie? Jak jest za dużo, też nie jest dobrze, no. Musi być ten głód, pośrodkować to wszystko trzeba. A nie myślałeś też o innych ludziach? Żeby po prostu poszukać kogoś innego, kto mógłby zastąpić Darię i zobaczyć, jak działają inni ludzie? Na ten moment nie potrzebuję. No ale wiesz, bo to jest tak, wracam do... Nie chcę, nie potrzebuję, jakby nie czuję, no nie? Ja też muszę czuć. Jeżeli ja coś czuję, no to wtedy to będzie działać. Jeżeli czegoś nie czuję, no to jakby to nic nie da, nie? A dzisiaj czujesz się najlepiej w swoim życiu, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, psychiczny, mentalny i tak dalej, i tak dalej? Na pewno się czuję bardzo dobrze. Czy najlepiej? Najlepiej się czułem, jak robiłem pas, jak go broniłem, no nie? To na pewno. Ale tu już chyba po prostu... tu jest, wiesz, PESEL. Już pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Czego już nie przeskoczysz, twoim zdaniem? Nie, no ja też już zmieniłem bardzo sposób przygotowania się do treningu, tak? Ja już nie mam tej regeneracji co kiedyś, tak? Musiałem zejść z obciążeń. Jakby ćwiczyć bardziej świadomie, mądrzej, żeby cały czas utrzymać się na całym, wiesz, to w tym topie, no nie? Ale musiałeś na przykład trochę swoje ambicje przekazać na dietę, bo po prostu zobaczyłeś, że już do pewnych rzeczy się nie nadajesz, czy raczej jednak nie. Jesteś cały czas głodny i cały czas myślisz o tym, że możesz być najlepszy na świecie? Oczywiście, że cały czas o tym myślę. Jak nie myślał, to bym miał troszeczkę inne podejście, bardziej luźne do... Po prostu do treningu jadę na walkę, okej, odhaczyć na zasadzie, wiesz, chcę jechać na walkę i chcę tą walkę wygrać, wiesz, dać dobrą walkę, chcę zrobić wszystko, żeby ten, a nie na zasadzie, i tak już, wiesz, już tej ambicji nie mam, mówię, to tak sobie pojadę i... Czasami po prostu jest tak, że nie masz ambicji, tylko po prostu patrzysz sobie na to, że... Na przykład ten pas był blisko, troszkę się oddalił, więc na razie on gdzieś tam z tyłu głowy cały czas jest, bo gdyby nie był, skłamał, gdybym powiedział, że nie, ale wiem, że to się oddaliło, wiem, że muszę zrobić, kilka kroków do przodu, żeby znowu wejść w tą grę, ale dlatego na razie skupiam się jakby na kolejnej walce. Najbliższej walce, a nie na tym, wiesz, że okej, pas gdzieś tam jest, nie czeka na mnie, bo bym też się nie mogł kłamać, nie? Muszę znowu zasłużyć, żeby dostać szansę. No dobrze, ale tak jakbyśmy mieli sobie typować, kompletnie bez konsekwencji. Który z was będzie miał pierwszy pas, ty czy Gamer? Chyba Gamer. Myślisz, że szybko... Czy wiesz, to nie, tak naprawdę wydaje mi się, że może to się wydarzyć, że nawet tak w tym samym czasie.
Ale wiesz, no on teraz jest, powiesz, po kilku wygranych rzędach, więc ma lepszą sytuację. No to w ogóle by było niesamowite, jakbyście walczyli w bardzo podobnym... Ale widzi, no on teraz jest bodajże będzie piąty w swoim rankingu. Mhm. Ja jestem czwarty albo piąty. Więc jesteśmy, wiesz, w teorii na papierze w tym samym miejscu, nie? W teorii na papierze. No. Tylko wiesz, on jest po wygranej, ja po wątpliwej przegranej. Cały czas uważam, że nie przegrałem tej walki, ale to już jest historia, wynik poszedł w świat, już na to nikt nie patrzy, czy to było blisko, daleko, czy mnie oszukali, czy nie. To już jest, wiesz, nikt na to nie patrzy. A wiesz co, tak nie widziałem twojej wypowiedzi, bo nie szukałem tego akurat, ale też mnie ciekawi, a ta sytuacja Sebastiana Przybysza i Kuby Wikłacza, jak ty byś to ocenił? No wiesz, no nielegalny kop w głowę, dyskwalifikacja. To dlaczego twoim zdaniem skończyło się tak, jak skończyło? Bo to i też widziałem, że dużo niby ludzi się wstawiło za tą decyzją. Bo tam... Wiesz co, no albo są jakieś jest zasady, jeśli ich trzymamy, albo gdzieś tam interpretujemy i naciągamy, no nie? Bo ja widziałem, tak... I później, wiesz, nawet ci sędzia mówi, gdzie jest film, jest kamera, jest kop w łeb, no nie? Mówi, no i solidnie. Noga nie doszła do głowy, nie? No, wiesz, no tak by też broni swojego zdania, no bo przecież ci nie przyzna, no nie? Że nie, ja popełniłem błąd, sorry, nie? Wiesz, na pewno by nie chciał wygrać w ten sposób przez nielegalne kopnięcie, ale jakby takie są zasady, no nie? I powinno się ich trzymać. No tak, tam była taka teoria, że gdyby ta walka wyglądała trochę inaczej, to że... Ale co to zmienia? No ja wiem, ja wiem. No ja wiem, tylko po prostu jest chodzi o... Jest nielegalny kop, jest, wiesz, no dostaje soccer kicka na twarz. Sorry, no. A kogo, na kogo tak patrzysz z polskich zawodników MMA, kto może zrobić bardzo dużą karierę? No to Gamer. A jeżeli chodzi o tych, których mamy dzisiaj w KSW? Kurczę. No jestem ciekawy, kogo mógłbyś. A Kuba Wikłacz? Wikłacz. Kurczę, poczekaj, daj mi chwilę. No, zaraz, spokojnie, bo mnie zastanawia w ogóle to podejście do tego, kto faktycznie mógłby się przebić i na ile też widzisz, że poziom poszedł bardzo ostro w górę, czy nie poszedł w górę? Poziom idzie, wiesz, z roku na rok poziom idzie do góry, do przodu, to jakby jest naturalny i normalny, wiesz. Coraz więcej wiemy na ten temat, coraz więcej wiesz, jak się szykować. Ja nie wiedziałem na początku, nikt z nas nie wiedział, jak się trenujemy, no. To jak myśmy zaczynali, więc... No to się wydaje. Świadomość, wiesz, i medyczna, i dietetyczna, i wszystko, całe ciało jest przebadane, wiesz. Nam nikt tego nie mówił, nie? No tak, no całe ciało jest przebadane, ale to w UFC, bo też jest ten temat, że w KSW możesz być na dopingu. I teraz pytanie, na ilu tych chłopaków ma na takie, tak skrojone marzenia, żeby myśleć o UFC? No ale to już wtedy... Ja uważam, że każdy myśli o UFC, jeżeli ktoś mówi inaczej, no to w moim odczuciu kłamie. No ale jeżeli jest na sterydach, no to chyba nie myśli o UFC. No to wiesz, no to ja nie wiem, czy oni są, czy nie są, ja nikogo nie złapałem. No wiem, ale to tak jak ty powiedziałeś, że jeżeli ktoś walczy i jest na towarze, to drugiemu powinni dać nóż, to jest dokładny cytat. No tak, no bo wiesz, ja się nie chcę, wiesz, truć chemią, ale jeżeli jesteś, no to ja też muszę mieć jakąś broń, tak, bo ja jej nie mam. Więc jeżeli wiesz, używasz nielegalnych środków, to czy, ale wiesz, jeżeli coś nie jest zabronione, nie jest nielegalne. No, no przecież to jest ta historia teraz z Lidziem, że poszedł do One, tak? I teraz tam wprowadzono testy antydopingowe, tak, i dwie walki, i dwie porażki. Wiesz, no to co ja ci mogę powiedzieć? No, no właśnie, ty możesz mi powiedzieć bardzo dużo. Ja nic ci mogę. Ja ci mogę powiedzieć, jak wygląda to wszystko w UFC. No i wiem, że tam masz wszystko kontrolę. Nawet miałem 3 dni temu kontrolę. Zapukali do domu. Dzień dobry, jesteśmy. A często są takie kontrole? Tak? Nie ma reguły. Czasami masz 3 w miesiącu, czasami masz... Wiesz, rzadziej, no nie? A mnie też zastanawiają w ogóle, już tak odbijając od sportu walki, twoje inne zainteresowania, no bo jest kosmos, raczej jest aktualny w twoim życiu. No i też słucham sobie jakichś tam podcastów, lubię, wiesz, co się wyda, jak to teraz w ogóle cała historia się zmieniła, jak tego łeba wypuścili, jak to w ogóle zmieniło perspektywę patrzenia na, no praktycznie wszystko jest inaczej niż myśleliśmy, no nie? Także to jest takie fajne, ciekawe. Ja lubię góry, lubię rowery, no wiesz, lubię ten świat fantazy, lubię pograć w gry, lubię podróżować. A w podróżach co cię najwięcej nauczyło? No bo jednak często mówi się, że podróże kształcą i tak dalej. Ja mnie zastanawia, że czy ty masz coś takiego, że myślisz, że podróże czegoś cię nauczyły? Na pewno języka. No tak. No na pewno, wiesz, zobaczenia, to czy spojrzenia na świat w inny sposób, wiesz, bardziej wesoły, radosny i nie taki smutny. Taki, że wiesz, że taki ciekawszy.
Ale też nauczyły cię, nie wiem, czegoś takiego, że patrzysz, że jest szersza perspektywa, no tolerancji tak, niektórych było, rzeczy. Otworzyło mi, no mówię, inaczej patrzę na dużo rzeczy. No różnych. A już byłeś w tej Australii? W Australii jeszcze nie byłem. Także to wszystko przede mną. Mhm. A ta lista marzeń tam się zmieniła, jeżeli chodzi o podróże? No bo Australia tak była dość często wymieniana we wszystkich wywiadach. Ale nie wiem, czy teraz prędzej i szybciej Islandię odwiedzę. I masz już tam jakieś takie rzeczy, bo też mnie... Nie, bo to czy prędzej, wiesz, to jest w perspektywie, czekam aż właśnie mój syn będzie miał no jeszcze za 3-4 lata, bo wtedy będzie już taki, że już zapamięta tą wyprawę, no i to będzie męska wyprawa, wiesz, właśnie takie 2 tygodnie jeepa z namiotem i jedziemy. To może już... lodowce, wszystko, zorze. Czyli na pełnej. Tak. Nie będzie. Czyli będzie wychowany wiking. Tutaj jeszcze i do Islandii. Sam się będę, wiesz, wychowywał. Survival troszeczkę. Tak poczuć, zobaczyć, tak wierzę. No to mnie bardzo interesuje. To bym chciał zobaczyć. Czyli tak. Czekamy teraz na film dokumentalny. Książka może będzie. Będzie na pewno, tylko kiedy? No proszę cię, no to jest idealny czas. Dlaczego wy tego nie robicie? Ja chciałbym przeczytać właśnie taką książkę. To by było fajna, bardzo fajna rzecz. Dobra, zaraz zadzwonię do tego kolegi. A czekaj, to jest kolega pisarz czy nie? No bo nie wiem, czy to jest... Może chociaż popróbuję postrzelać, kto to może być. Kolega pisarz czy nie? Nie, on nie jest pisarzem. Dobrze. Ale będzie. No, wydaje mi się, że zacznie od bestsellera. Ma talent. Dobrze, zaczęliśmy od tego rozmowy jeszcze przed anteną, ale to powiem na sam koniec, że przeczytałem wywiad 10 lat temu z tobą i powiedziałeś dokładnie to, co dzisiaj jest w twoim życiu. To teraz zadam ci inne pytanie. Co będzie za 2 lata w twoim życiu? Za 2 lata? Mhm. Za 2 lata stanę do walki o pas. I wygrasz? I wygram. I ile wtedy jeszcze będziesz miał kariery przed sobą? Niedużo. Podziękujemy wtedy. Podziękowałbyś, tak. Wygrywając pas? No za 2 lata, jeżeli by szybciej do tego nie tarło, tylko za 2 lata, to tak. Wygrywając pas, tak, od razu by go... Od razu, dziękuję. Nie wiem, czy teraz tego ci życzyć, to smutna historia trochę. No, ale słuchaj, no za 2 lata ja będę miał 43 prawie. No, już kawał chłopa. Już nie ma żartów. 43 lata, poważny mężczyzna. 2,5 dokładnie. A masz jakieś finansowe marzenia? Finansowe? Mm-hmm. Czy chciałbyś coś kupić? No ten jacht cały czas, nie? Ile... Mam ponton. Ile milionów? Taki jacht? No nie wiem, no to pewnie też jest rozbieżność duża, no nie? Taki z basenem, z obsługą. Mnóstwo. Bardzo mi się to teraz podobają, te marzenia. Jeżeli teraz wiesz, się spełnił... Albo marzysz wysoko i dążysz do nich. Albo wcale. Albo wcale, nie. Dobrze. Dziękuję ci za dzisiaj. To ja była wyjątkowa rozmowa. A, i masz tu prezent dla ciebie. Zapomniałem ci to tutaj? Powiedzieć. Tak, tak. Możesz sobie to rozpakować, jak chcesz. Na wizji? Możesz na wizji. Dziękuję. Bo to dostałem. Zegarek. Mhm. Będę miał 2 teraz. No tak, no ale jak prawdziwy McGregor z 4 chodził, no proszę cię, no. To nie Maradona. Ja już nie wiedziałem, czy ty takich znasz, to już nie chciałem wymieniać. Nie? Maradony miałbym nie znać. Że... No, wiesz, można go znać z różnych aspektów. Dobrze. Z ręki Boga go kojarzę. No właśnie, ręka Boga. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję.